Witaj, cześć. Dzisiaj 3 stycznia, hmm, początek roku i poniedziałek. Pierwszy poniedziałek w tym roku. A skoro poniedziałek, to następny odcinek mojego podcastu. Jak zwykle o godzinie 9 rano wypuszczam kolejny odcinek. Tym razem nie zaprosiłam żadnego gościa, ale usłyszysz jedynie mnie. Ale jak zawsze mam dla ciebie pęk świeżych doświadczeń, rzeczy, które ukształtowały mnie i wierzę, że również zainteresują Ciebie. Będę opowiadała o tym, co jest dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Jakie są dla mnie takie podstawowe, główne, że tak powiem, punkty, zaczepienia, które pozwalają mi przetrwać najgorsze problemy i zachować wiary. Tak więc jeżeli chcesz wysłuchać tego podcastu, to zapraszam Ciebie na moją stronę Agata Strzeżewska, tam w zakładce podcast znajdziesz ten odcinek. Jak również na tym kanale o godzinie 9 pojawi się Najnowsza tłusta owca. A dzisiaj, że zapraszam ciebie, otwórz razem ze mną Ewangelia i Marka, piąty rozdział, i 35 i 6 werset. A gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli, Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, gdy tylko usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Gdzie ta sytuacja jest zupełnie niewiarygodna? Niewiarygodna. Dlatego, że Jezus podąża do domu człowieka, gdzie leży chora dziewczynka i ma zamiar ją uzdrowić. I nagle przychodzą wieści. I to są wieści, które mrożą krew w żyłach. Szczególnie jeśli chodzi o rodziców. Tak więc, co mógł czuć ten człowiek, ten mężczyzna, ten ojciec, kiedy usłyszał, już, już za późno, już za późno, już nie musisz się wysilać, już, już nie prowadź tutaj nauczyciela? I to jest ciekawe, że powiedziano, że jest nauczycielem, ponieważ osoba, która to mówiła, myślę, że nieprzypadkowo użyła tego sformułowania, wierząc, że jest to wielki nauczyciel, który może uzdrawiać. Ale równocześnie nie wiedząc, że jest to sen Boży, że jest to ktoś, kto jest kimś więcej niż nauczycielem, ktoś, w kim Duch Święty jest obecny w takiej mierze, że nie potrafi jedynie uzdrawiać, ale potrafi wzbudzić zmartwych. Jaka jest reakcja Jezusa? Bo yy, ten ojciec prawdopodobnie się załamał, tak? To jest normalne, że po prostu dokąd dziecko żyło, miał nadzieję, coś robił. Sprowadził Jezusa, prowadził go, żeby dziewczynka była uzdrowiona. I teraz to jest moment rozpaczy tego człowieka, ale Jezus nie traci tutaj wiary. Jezus tutaj nie jest załamany. Co więcej, mówi, kiedy usłyszał to, co się dzieje, mówi: Nie bój się, tylko wierz. To jest bardzo krótkie słowo, bardzo krótkie kazanie, ale bardzo mocne dla każdego z nas. Dlatego, że okoliczności czasami wydają się być nie do pokonania, wydają się być tak miażdżące, że naszej wiary tutaj nie starcza. Mamy może trochę wiary, tak jak ci ludzie, którzy przyszli, i może ludzie uważali, że to jest rozsądne, żeby zaprosić nauczyciela, by uzdrowił, ale nikomu nie mieściło się w głowie, że to dziecko mogłoby być zmartwychwzbudzone. Tej wiary nie starczyło poza śmierć. Ale Jezus, jest kimś, kto sięga poza śmierć, kimś, kto pokonał śmierć, kimś, kto odebrał diabłu władzę nad śmiercią i prezentuje tą swoją moc już tutaj, w tej historii, chociaż wiemy, że tak naprawdę dopiero na krzyżu dokonało się to pełne zwycięstwo. Jezus pokazuje, że wiara sięga poza śmierć, poza to, co najgorsze może się wydarzyć, dlatego że śmierć wydaje się czymś najgorszym. I Wiara jest przeciwieństwem, jest przeciwieństwem tego załamania, tego, tego, zmiażdżenia, którego doświadczamy czasami w pewnych sytuacjach. Coś się wydarza, tracimy pracę, tracimy rodzinę, umiera ktoś bliski i możemy być zmiażdżeni przez tą sytuację, możemy być pokonani, albo możemy nie bać się i wierzyć. Odwaga jest tutaj przeciwieństwem, jak gdyby strachu, tak? Odwaga. To jest to samo co wiara. Jeżeli masz wiarę, to masz też odwagę. Jak masz odwagę, to znaczy, że wierzysz. To znaczy, że zaczepiłeś swoją nadzieję gdzieś dalej niż to, co widzą Twoje oczy, niż te rozwiązania, które do tej pory wydawały się być jedynymi. W tej sytuacji widzimy, że uzdrowienie było wszystkim, czego oczekiwało otoczenie. Oczekiwał ten ojciec, ci ludzie, którzy przyszli. Ale wiara w Boga sięga poza to, co widać, poza to, co wydaje się być logiczne, co, co jest oczekiwane, co znamy do tej pory. Bóg potrafi czynić o wiele więcej. I wiemy, że ta historia kończy się uzdrowieniem, wskrzeszeniem yy, tego dziecka, tak? Nie tylko, nie tylko uzdrowieniem, ale wskrzeszeniem. Ale jak sobie wyobrażę, że ja mogłabym być w tej sytuacji, tak? Że moje dziecko umiera i ja nadal mogę usłyszeć od Boga, nie bój się, ale wiesz. Akurat w tej historii yy, to wskrzeszenie nastąpiło. Parę minut później. Nie zawsze tak się dzieje, kiedy żyjemy, że coś następuje parę minut później. Niektóre historie w Biblii są tak jakby skrócone. Te okresy, kiedy pamiętacie, czytaliśmy serię o Abrahamie i czytamy jeden rozdział, drugi, trzeci, parę rozdziałów, nam to zajmuje 20 minut, a w życiu Abrahama upłynęło 30 lat. Tak więc niektóre rzeczy w Biblii wydają się, że tak szybko. Nastąpiły po sobie, a tak naprawdę było to wiele lat. Niektóre rzeczy, które wydarzyły się w życiu Jezusa, są również jakby skrócone, dlatego że On ze swoją służbą, tą aktywną służbą wśród ludzi, był 3,5 roku, tak? więc te wszystkie rzeczy następowały dosyć szybko, jedna po drugiej. Ale w naszym życiu nie zawsze tak bywa. Nie zawsze tak bywa, że uzdrowienie następuje w przeciągu jednej minuty czy 20 sekund, po których się pomodlimy. Czasami to trwa parę dni, parę godzin, parę dni, parę tygodni, parę lat. I myślę sobie to zdanie: nie, bój się, tylko wiesz, w obliczu śmierci, w obliczu tego najgorszego, co może spotkać człowieka, jest zawsze prawdą. Jest zawsze prawdą, <grywa> dlatego że nawet jeżeli to zmartwychwzbudzenie nie dokona się w przeciągu kolejnych paru minut, to dokona się, ponieważ Biblia mówi o tym, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych, że będzie zmartwychwstanie niesprawiedliwych. I. To się dokona, dlatego mamy się nie bać. Mamy się nie bać aż do końca. Nie wiem, przez jaką sytuację teraz przechodzisz, która jest trudna, która jest miażdżąca, ale wierzę, że Bóg do Ciebie teraz mówi: nie bój się, tylko wierz. Strach jest czymś aktywnym, czymś, co zajmuje nasze serce, nasz umysł, pochłania nas, tak że my. Wykonujemy pewne ruchy ciałem, również gdzieś idziemy, coś robimy, kulimy się, chowamy się, zamykamy oczy, yy, mamy grymas na twarzy. To angażuje całego człowieka. I możemy albo spędzić te chwile naszego życia angażując całego siebie, swoje ciało, umysł i ducha, do tego, żeby się bać, albo żeby się nie bać i wierzyć. Wiara jest również czymś aktywnym. Nie można równocześnie bać się i wierzyć. Nie można równocześnie robić tych dwóch rzeczy. Wiara nas otwiera, wiara daje nam przestrzeń, więcej oddechu, daje nam radość, daje nam przestrzeń w głowie, w sercu, daje nam wzrok, który sięga dalej, który nie jest pokonany, który nie jest zmiażdżony. Daje nam siłę wewnętrzną, nawet fizyczną siłę, tak że jesteśmy w stanie pójść dalej. Motywuje nas do tego, żeby wstawać każdego dnia. Tak więc to od nas zależy, co wybierzemy, jaką postawę wybierzemy strach czy wiary. Nie można mieć obydwu. I, I Bóg wzywa nas do tego, żeby wykazać aktywną wiarę, aktywną wiarę. Dwa dni temu mówiliśmy o tych krokach, które stawiamy na Bożych ścieżkach. Wiara jest krokiem stawianym na Bożej ścieżce, dlatego że Bożą ścieżką. Jest taka postawa serca, ducha, życia, która popycha nas do przodu. Jest to wiara, oczekiwanie tego, że Bóg będzie działał. Boże, oddajemy Ci wszelkie lęki, wszelkie strachy, wszelkie ściśnięcia, wszelkie naciski, które diabeł próbuje uczynić w naszym życiu, spychając nas z Twoich ścieżek. Chcemy patrzeć na Ciebie, nie słuchać okoliczności, nie słuchać ludzi, którzy krzyczą, którzy naciskają, którzy. Mówią, to niemożliwe, najgorsze się już wydarzyło, nie da się zrobić nic więcej. Chcemy mieć głuche uszy i oczy na takie osoby, na takie zdania, na takie sytuacje. Chcemy patrzeć tobie prosto w oczy i ponieważ w Twoich oczach jest wiara, niezachwiana ufność w ojca, to my tak samo chcemy mieć niezachwianą wiarę w Ciebie jest, dając się prowadzić poza śmierć, poza to, co najgorsze. Ponieważ Ty zwyciężyłeś, Ty zwyciężyłeś każdą sytuację już na krzyżu. My również jesteśmy zwycięzcami, wierząc Tobie, patrząc Tobie prosto w oczy. Amen. Wow! To było dobre, mięsiste słowo. Nie wiem, jak wy, ale ja się bocno, ja najadłam. <laughs> Myślę, że ten dzień naprawdę będzie dobry. Kochani, do zobaczenia jutro.